Cześć, witam Was bardzo cieplutko. Zapraszam na filmik, w którym pokażę, jak ugotować zacierkę z ziemniakami na mleku. Jest to przepis jeszcze, który przekazała mi moja babcia bardzo, bardzo dawno temu. W tej chwili upodobała sobie tą zupę moja córcia i chętnie ją zajada. Dlatego dzisiaj postanowiłam, że Wam pokażę, jak taką zupę wykonać. Potrzebne będzie mleko, u mnie 3,2% mleko wiejskie z piątnicy, do tego jedno świeże jajko, ziemniaki, które pokroję w kostkę i ugotuję do miękkości, mąka i szczypta soli. Zabieramy się do roboty. Ziemniaki kroję w kosteczkę, tak jak do zupy. Moja Karolcia lubi dużą ilość ziemniaków, a na przykład mój mąż nie lubi wcale i dla niego robię zacierkę bez ziemniaków. Ja lubię bardzo z ziemniakami, ma świetny smak. Ziemniaki zalewam wodą, solę. I gotuję do miękkości. W tym czasie przygotowuję sobie stolnicę. Wysypuję odpowiednią ilość mąki, nie za dużo. Na jedno jajko to jest mniejsza ilość, na dwa większa. Solę robię dołeczek, gdzie wbijam jajko. Jeżeli jest jedno jajko, lepiej dodać mniej mąki i później podsypać. Jeżeli na przykład zdarzy nam się, że ciasto będzie za twarde, bo za dużo wsypaliśmy mąki, no to możemy dodać jeszcze jedno jajko. Zagniatamy, dobrze wyrabiamy ciasto, nie powinno ono być bardzo twarde, ale nie też takie lepiące miękkie, żeby właśnie nie kleiło się do stolnicy ani do rąk. Takiej konsystencji. Rozgniatam go troszeczkę. Biorę wałek, taki typowy, drewniany i rozwałkowuję, podsypuję mąką z wierzchu i pod spodem na stolnicy, żeby oczywiście ciasto się nie kleiło. Rozwałkowujemy jak najbardziej cienki placek, nie jest to łatwe. Przekładamy z jednej strony na drugą, aż właśnie taki placek będzie cieniusieńki, jak najbardziej cienki. Pozostawiamy później do lekkiego przeschnięcia, żeby był bardziej taki suchy i żeby lepiej nam się kroiło ciasto. Moja babcia robiła też tak zwane rwańce, bezpośrednio rzucała kluski na mleko. Ja kroję najpierw w takie podłużne paski, później w takie rąby. Tak mi najlepiej po prostu odpowiada. Z drugiej perspektywy to wygląda tak mniej więcej, takiej wielkości, cieniusieńkie i czekają na ugotowanie. Ziemniaki w tym czasie już się gotowały. Przygotowuję teraz garnek z mlekiem. Mleko wlewam około 1 litra. Nastawiam, czekam, aż się zagotuje po prostu.
Ziemniaki już odcedzone czekają na swoją kolejność do wrzucenia do garnka. Bierzemy jakąś drewnianą łyżkę do mieszania. Mleko już tutaj zaczyna gotować się, podnosić i wtedy rzucamy ciasto zacierkowe na gotujące się mleko i mieszamy. Gdy już wszystko wrzucimy, czekamy, aż mleko zacznie podnosić się do góry, zmniejszamy wtedy gaz i gotujemy około 3 minut. Wtedy te kluchy tak urosną, są naprawdę super. Wsypujemy ziemniaczki wcześniej ugotowane, mieszamy wszystko razem i zaraz będziemy mogli już wlewać do miseczek. Nalewamy gorącą mleczną zupę do przygotowanych misek i możemy zajadać. Także smacznego. Polecam serdecznie.